Hejka, hejka, witamy Was bardzo serdecznie. Jestem Marta. Krzysiu. Mikołaj. Alita sobie tam leży. Więc jesteśmy w komplecie. Daleniusz gdzieś tam. Tak? Zagrzebał się w kordełkę. No, którego teraz tutaj nie ma. Daleń. 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 Daliusz, chodź, Daleniuska. A nie jest na polu? Ojej. Nie. Daleń. Zgubiliśmy jednego psa. Zamknięte jest w sypialni chyba. Jak się zagrzeba w sypialni, to ja zamykam. O, szczeka. Aha, czyli jest w domu. Najważniejsze, że jest w domu. Słuchajcie, dzisiaj będzie tak informacyjnie, ponieważ bardzo dużo dostajemy pytań o jakieś tam rzeczy, które się na vlogu pojawiają. My to zawsze staramy się Wam znajdywać i dawać w opis filmu, ale widzimy, że nie wszyscy wiedzą po prostu, jak sobie ten opis rozwinąć. Także tu się będzie wyświetlał zarówno na telefonie, jeżeli oglądacie vloga, jak i na komputerze, jak ten opis sobie tam zerknąć i tam macie linki. Na przykład, jak pojawiały się girlandy, to były girlandy, te lampy z IKEA. Teraz dodamy lampki, bo o nie było bardzo dużo komentarzy, o te zwijane na choince, które tutaj zobaczycie, więc zerkajcie sobie w opis, bo tam naprawdę znajdziecie bardzo wiele z tych rzeczy, o które później pytacie. Więc jeżeli coś takiego jest, to tam Was bardzo serdecznie zapraszamy. I te lampki też znaleźliśmy. Zerwaliśmy etykietę, tak jak Krzyś mówił, z tej jakby nawijki, która jest. Nie wiem, jak to się stało, no ale znaleźliśmy te same, o tej samej jakby mocy, parametry się zgadzają, więc tam Wam je wrzucamy. One są o tyle fajne, że nie macie, tak jak Krzyś mówił, takiej makabry z rozwijaniem lampek co roku. Tak, bo więc... to jest straszne, trzeba to wszystko rozwinąć, a tutaj jest nawinięte na ten taki, to taki kołowrotek, no. Tak? I macie za każdym razem dobrze pozwijane i jest to mega fajne. Fajnie przechowywane, one z nami są trzeci rok chyba, drugi albo trzeci rok, no i sobie świecą, one tam mają tryby, teraz przyspieszyły, bo nie ma takiego delikatnego trybu, żeby mieniła się choinka, no ale dobra, co można z tego wyciągnąć, to można wyciągnąć, więc tam Was bardzo serdecznie odsyłamy. I co jeszcze z takich pytań było? Podsumujemy akurat w tym filmie wszystkie te linki, te kurtyny świetlne, które świecą na oknach, bo o to też jest bardzo dużo pytań, ale tam pojawiła się taka sytuacja, o której już mówiłam wcześniej, że po prostu sprzedawca zmienił cenę, myśmy je kupowali za 49, teraz wiemy, bo pisaliście mi, że na AliExpress są tańsze. Co to? Michał się zainteresował choinką. Tak? Jest choinka, ojej, jest choinka. Zmienił cenę, można je dostać na AliExpress taniej, ale nie dojdą Wam do świąt, bo jak ja teraz zamawiałam sobie coś na AliExpress, to mi dostarczenie na 2 lutego. Więc... 2 lutego? Tak, no to więc co komu po lampkach świątecznych na 2 lutego. Wiem, że dodawałyście, ale ja też udostępniałam to na Instagramie, jeżeli dodawałyście gdzieś tam taniej coś. Natomiast no, my dodajemy do Allegro, bo wiemy, że tą wysyłkę macie w 3 dni, załóżmy, i są u Was, no nie? Więc jeżeli ktoś chce, to podlinkuję to, co mamy. Znajdziemy najtańszego sprzedawcę, bo ten, który, u którego myśmy kupowali, to sobie podniósł te lampki na 119 zł z 49. 119! Mikołaj, nawet Mikołaj nie wiesz. My robimy dzisiaj mamy niedzielę, ale my robimy zupę grzybową. Pierwszy raz w niedzielę zamiast rosołu z makaronem. Zupa grzybowa, ja kocham grzyby. I to są grzyby, które Krzyśna zbierał. Tak, jak oglądaliście wcześniejsze filmy, to widzieliście, że często chodziłem z Alitą i Daleniem na grzyby. Ja niestety nie mogłam, no bo wiecie, Marta była wtedy w ciąży. Tak? Ale najlepsze, że dużo osób mi pisało, że nie chodzi o to, że ja pójdę na grzyby, że tam po tym lesie, że się narażam, że się mogę przewrócić czy coś. Nie, chodziło o to, żeby nie chodzić na grzyby, kobieta w ciąży nie może zbierać grzybów, bo się jej dziecko będzie ślinić. No przecież jak ząbkuję, to nieważne jakie, no takie były. Co? Przecież cały film nagrywałam o przesądach. Ale u grzybach to chyba nie zauważyłem. No, było. I tu mieliśmy grzybki już pokrojone wcześniej, te, które przyszły z lasu, które przyniosłem z lasu. One są już pokrojone, one były zwakumowane, żeby tutaj nam się trzymały w takich mniejszych paczuszkach, bo tyle nam wystarczy na zupę. Bo to jest połowa paczki, drugie pół wykorzystałam do schabu w sosie grzybowym, borowikowym. Pyszne. Pyszne, nieskromnie powiem, że to pyszne było. Ale robiłam pierwszy raz, więc jak będę robiła za drugim razem, to Wam to wrzucimy w kulinarnych niespodziankach. Teraz robię, przepraszam, no ale z Mikołajem muszę. Nie, nim huziasz. Czemu no, aż tak? No bo się chwilę temu pieklił. Lubi, jak się go huzia. To już nic nie robię. No. To jest mój syn! Lubi to.
Teraz robię karkówkę w rozmarynie z kapustą kiszoną. Jest tam. Taką karkóweczkę będziemy mieli. To oczywiście nie będzie na jeden dzień, bo tego jest ogrom. Będzie to na więcej dni, bo teraz zrobimy sobie tak, że gotujemy sobie na parę dni, dajemy to do takich pojemników i po prostu każdego dnia sobie to wyciągamy. Pokażę wam te pojemniki. A w ogóle jest fajna rzecz, bo teraz okazało się, że bardzo dużo rzeczy możemy tak robić. Tak się po prostu nauczyliśmy przy diecie. Nauczyliśmy się na diecie pudełkowej, bo tak jak mówiliśmy wam, braliśmy na listopad dietę pudełkową, no nie? I ona nas nauczyła, nie schudliśmy. Nie. Nie spowodowała, że schudliśmy. Spowodowała jedynie to, że nauczyliśmy się, jak możemy sobie robić jedzenie na parę dni. Czyli na przykład wygodniej. Nawet ugotowane ziemniaki wcześniej, nawet upieczone ziemniaki wcześniej. Wszystko tak. Mogło być wcześniej, co jeszcze wcześniej, gdy tego nie znaliśmy, to po prostu tą resztkę ziemniaków po prostu wyrzucaliśmy, która zostawała z obiadu, no nie? A teraz mamy nowe sposoby, dzięki któremu możemy to wykorzystywać. Tak, i słuchajcie, gotuję raz, na przykład teraz w niedzielę, to będę robiła karkówkę, będę robiła pałki z kurczaka, po dudziach, nie? Mhm. Wszystko, ziemniaki sobie zrobię i tak dalej, i sobie to zapakuję, będę miała na dzisiaj obiad i jutro i pojutrze, czyli dopiero następny raz gotuję w środę. Rewelacyjna sprawa przy dziecku. Nie wiem, czy coś takiego robicie, czy wam się... Ja wiem, że tam na przykład się zupę gotowało i tam na 3 dni i tak dalej. Ale ja to od razu wkładam w takie pojemniczki. Tutaj, to są pojemniki z IKEA i słuchajcie, one są na 3 podzielone. Najfajniejsze jest to, że więcej nie napakujecie. I to, co napakujecie tutaj w tych pojemniczkach, to w 100% wam wystarcza. Wiecie, to na przykład, nie wiem, sałatkę, jakieś ziemniaki, czy tam coś tam, jakieś mięso. Możecie to też wyjąć, albo użyć tylko dwie. Jeszcze tu jest taki dings na sos, ale tego nie używam. No, ale jak będziecie zainteresowani, ja wiem, że obiecaliśmy wam golonkę. Ja o tym cały czas pamiętam, Krzyś też. Też pamiętam i na pewno zrobimy golonkę. Tak, na pewno zrobimy. Nie wiemy, czy jeszcze przed świętami, bo wiecie, teraz jest tyle takich świątecznych potraw i gotowania i tak dalej. Chce się takich innych, świątecznych bardziej rzeczy. Ale na pewno ją zrobimy, także spokojnie, tam nie ma żadnej filozofii. Ale musimy ją też zjeść, więc musimy mieć na nią chęć. Wiecie, jak to jest. Czasami są takie jedzenia, na które musisz mieć chęć. A ja tak cały czas z cyckami na wierzchu. Goloneczkę wam damy w przepisie na pewno, tylko myślę, że to będzie gdzieś na początkiem przyszłego roku dopiero. Tak, tak. Bo wtedy... Może nawet wiesz, zrobimy sobie ją jakoś początkiem roku wobec. Początkiem przyszłego roku zrobimy sobie goloneczkę. Pokażę wam wtedy dokładnie, co i jak ja to robię. No nie? Pokażę wam wersję zarówno tą ze skórą, jak i tą bez skóry. Tylko po prostu na jednym filmie. No nie wiem, możemy to przemyśleć tak na środę, bo do środy mam jedzenie, więc w środę moglibyśmy sobie zrobić golonkę. Ale mówiłem w przyszłym roku. No wiem, no ale tak myślę jeszcze. Nabracie ochotę na golonkę? Tak. Byłam wczoraj w Jysku i kupiłam dużo różnych rzeczy, ale to będzie jutro w filmie. Pokażę wam teraz mój wypad samotny do Jyska. Słuchajcie, dotarłam do Jyska i tu jest mega dużo pięknych rzeczy. W ogóle wszędzie są krasnale, jak zobaczycie. Ja też już kupiłam, znaczy jeszcze nie kupiłam, ale już wzięłam, bo co roku jeden krasnal, więc... Przyjechałam po tą tacę, zobaczcie jaka czadowa. Ojoj, biedok. Udało mi się kupić dziadka do orzechów. W ogóle w Jysku widziałam, jak wygląda dziadek do orzechów bez tej czapki. Jest łysy. Łysy? No, a, widzisz. Nagrałam. No i jest drewniany. Jest drewniany, ale to jest taki dziadek do orzechów, który nie rusza mu się buzia. Nie, to jest bo to taki jest ten dziadek do orzechów, czy tak, to jest? Tak, no czy wiesz, to jest chodzi taki, wiesz, o, że niby wygląda jak dziadek do orzechów, ale pierwszy, który nie wygląda creepy, bo tamten z tym jednym zębem. I tak orzecha w to nie wsadzisz, bo on by musiał być, wiesz, taki duży, żeby tam do niego, do tych małych jego ustek wsadzić orzecha, nie? No racja. I kupiłam też krasnala, tak jak obiecywałam. To mamy kolejnego krasnala tutaj. Stoi dumnie. Dobrze, ja idę z synem spać. No. Idziemy spać. Ponoszone było, mamy go nosić na żabkę, słuchajcie, tak. No, więc go noszę na żabkę, żeby nie było. Skonsultowane z lekarzem i fizjoterapeutą i facetem z apteki, mamą Krzysia i moją mamą i po prostu kobietą z Biedronki. Też rozmawiałam na przykład na ten temat, także jakby mi ktoś powiedział, że źle noszę dziecko, to i nawet woźnego w szkole u mojego brata pytałam. No, idziemy.
Jeszcze w międzyczasie dotarł nam agregat. Jest z cruisera. Jeszcze go będę testował. Pokażę wam wszystko później, jak on działa. Jeszcze mają mi do niego przyjść kółeczka, bo jeszcze kółeczek nie mam. Dopiero mają przyjść inną paczką. Będziemy go wykorzystywać w momencie, kiedy po prostu nie będzie prądu. U nas jest wszystko na pompkach. Całą instalację mamy po prostu. Mamy piec, który potrzebuje pompek do działania. Potrzebuje też energii do działania. I w tym momencie, jeśli by nie było prądu, to nie jesteśmy w stanie grzać w domu, no nie? Więc musieliśmy się przy Mikim zabezpieczyć z tego względu, że Miki nie może mieć tak zimno, że na przykład będzie, nie wiem, 18-17 i w tym momencie będzie mu po prostu zimno, a przy takim agregacie jesteśmy w stanie dalej grzać, dalej używać pieca i dalej wszystko będzie po prostu działać, więc będę to dopiero testował i to też pojawi się na którymś z odcinków, ale myślę, że to będzie początkiem przyszłego roku. Gdzieby? Wkładam gdzieby. Będzie grzybowa, ale no, takich grzybkach z lasu jest najlepsza. Znaczy odłożyliśmy sobie na kolejną sałatkę, bo tamtą już wtrążyliśmy. Salutką. Teraz tak szybko. Niesamowite to jest. Nie wiem, jak byście to zrobili. Też nie wiem. Ale stwierdziłam, że w sumie zamiast dawać to do kompostownika, to chyba będzie dobrym rozwiązaniem zrobić z tego sałatkę. Damy połowę groszku, no bo całe nie ma sensu i to zawakumujemy tą resztę groszku w tym pojemniku, no nie? No, no dobra, możemy. Świetowa? No. Będzie zapielony. Ja uwielbiam te kości, zaraz je zjem. Ty lubisz? Nie lubisz? Nie lubię kości, możesz sobie zjeść. A potem Cjusze to ja daję resztę, też się będą też, aż się zaśni. To może pokroję te. Jak tam, Alitosie? Ty już czujesz. Ty już czujesz, już się mówiło o kościach. To ty już wiesz, że będzie pełny brzuch. Nie? A Daleniusz, jak się okazało, śpi z Mikołajem. Tak jest. To jest prawda, czy Mikołaj śpi? Śpi. Mikołaj sobie śpinka. To jest zarąbiste z tym podglądem. Ja to uwielbiam. Mówcie, co chcecie, ja to uwielbiam. No, kurde, teraz biegać... No schudlibyśmy, gdybyśmy tego nie mieli. Tak biegać cały czas. Nawiązuję do komentarzy odnośnie filmu sałatkowego, odnośnie tego rusztka, że źle to robimy i że powinno się robić... A właśnie, zacznę od tego, że ktoś, kto komentował, że to źle robimy, to nie oglądał tego filmu uważnie. Zwłaszcza z tym nożem. No. Bo Krzyś robił to tak, jak się robi to poprawnie, ale mi jest wygodniej robić to właśnie w ten sposób, że najpierw się kroi, a potem się przeciska. A nie, że się wciska i przekręca, wciska ale to i przekręca. Oni mówili też, że wciska i przesuwa. No to nieważne. Mi się to mętła w rękach i ja wolę to robić w taki sposób. Zresztą zawsze tak u mnie w domu się robiło i zawsze sałatka wychodziła dobrze. I dla mnie to jest po prostu szybszy sposób, pomimo tego, że muszę to jeszcze pokroić. I drugie komentarze. To jest sałatka jarzynowa. Jak dodajemy do niej jajko, to już jest jarzynowa z jajkiem. Jak pójdziecie do sklepu, to pisze tam, wiecie, jest napisane. Spadł mi. Alitos! W pojemniczkach są sałatki. O, gorące, przepraszam. Ale nie skrzywiła się. Bo jak jest za gorąco, to wypluwa. Są sałatki, które są popakowane w tych pojemniczkach, w takich wiadereczkach. Jest sałatka jarzynowa oraz sałatka jarzynowa z jajkiem. To są dwie całkowicie różne sałatki. Różnym składnikiem jest właśnie jajko. U nas się nigdy nie dodawało jajka, bo ja chcę robić sałatkę jarzynową. A jak dodam jajko, to już nie jest sałatka jarzynowa, tylko sałatka jarzynowa z jajkiem. Mam nadzieję, że wyjaśniłam wszystkie jakieś... A to jest powtórka z tamtego roku, no nie? Bo tak, jak żeśmy robili w tamtym roku, było. To te same komentarze były. Źle to robisz. Zawsze robię coś źle. Ja nie wiem, dlaczego ludzie nie dopuszczają do siebie myśli, że ktoś może robić coś inaczej niż oni. Nie wiem. Czemu? Nie wiem. Właśnie też tego nie rozumiem. Ja bym się bardziej zapytała. Nie wiem, ktoś robił to inaczej, to bym się zapytała, czy próbowałeś robić tak jak ja. Albo ja robię to w ten sposób, no nie? A nie, robisz to źle, bo nie robisz to tak jak ja. Teraz zrobiłam to źle. Bo jeden jest taki, a drugi jest taki. Co mi się ręce? Masz, Alitos. To już jest chłodne. Alita je wszystko.
Alita kocha nawet jabłko. Ona zje wszystko. Jednej rzeczy nie zjedzą. Jajka! No tak, ja ich nie lubię. Nie ogarniam konsystencji. Surowe jajko zjedzą. Tak się złożyło akurat. No. Tak się złożyło. Tak się złożyło. Dobra, żeby się nam podgotowały. Ja rzucałam zazwyczaj, bo ktoś mi zaraz powie, że o, budziłaś surowe grzyby, trzeba było je podsmażyć. Jak chcę podsmażyć, to podsmażam, ale dzisiaj nie chciałam, więc będziemy mieć taką zupę. Mam nadzieję, że te jarzyny są dość twarde. O, to jest twardszy. Będzie dobrze. Jestem ciekawa, jakie to będzie. Mniej jest pietruszki, dużo jest marchewki, więc nie będę już całej skrajać. Ale ta szczęścia, bo jest z nami. Dalej nią śpi z Mikołajem, więc nie je. Lipa. Zobaczcie. Nie powinno dawać takich rzeczy! A co myślicie, że w karmie nie ma marchewki? Jak nie macie w karmie marchewki dla psa, znaczy, że macie ujową karmę. Po prostu. Prezie. Ale przodem. No tak, no dobra, całą muszę się wziąć. O, całą mi dałaś? Wypluję. Nie. Trochę wypluję. O, trochę jednak wypluję. Ale zje. Smaczna marchewkami, Alikdo? Miki? Jeszcze masz koło stopy. Jeszcze tu, tu masz. Tu, tu masz. Dobry pies. Grzeczna Alita. No chodź tu. No chodź do Marty, bo Krzysiu nie ma marchewki. A Marta ma jeszcze jedną marchewkę. Mam nadzieję, że mi nie będzie jej brakowało. Oddaj. No oddaj. Proszę. To jest nasz... Alita to jest jak ci, jak w Flintstonach było. Wiesz, mieli pod zlewem tego takiego dinozaura, nie? Aha. No to Alita, tylko nie pod zlewem. A tutaj widzimy... Że Miki się obudził. Że nas Mikołaj patrzy. Dzień dobry. Ja tylko chciałam kiedyś zobaczyć, jak dalej nam wskakuje do łóżeczka. Jak będzie coś mówił. Na razie udaje dinozaura. No. O, tak. Dobra, trzeba go iść tam przebrać. Idę go przebrać. Spał 20 minut. To jest taki sposób, jak się wam serzy śmietana, to roztrzepać ją szybko. I jest gites, zobaczcie. A był ser, nie wiem czy to było widać, ale był ser fest. A teraz już jest gładziutka. To tak ode mnie. Bo non stop, musiałam coś wymyślić, bo non stop mi się serzyła śmietana, nie? No. Tak, taka ze mnie kucharka. O, jaka dobra. O, jaka dobra. Ojeju. Mąż mnie będzie kochał bardziej.